Dzień dobry, ja nazywam się Kapitan Dynamit, a dzisiaj razem ze mną w rejs rusza Pusia. Pokażemy Wam, jak jeść, żeby być dużym i jak trenować, żeby być bardzo silnym. Zapraszam. I zaczynamy od śniadanka. Zanim wyruszymy na trening, jeszcze takie małe, skromne śniadanko. Przepraszam, że to tak właśnie skromnie wygląda. Będą dwie grahamki, do tego schabik. Odkroję sobie około 250 gramów. To jest pieczony schabik, bardzo pyszny. No i masełka około 20 gramów. Cyk. Ketchup. Zaraz się pojawią komentarze, o co tu chodzi, zero ketchup. Ale on jest tak naprawdę pyszny, że nie chce mi się jeść tych normalnych z kaloriami. Dzień dobry, Insta. Uczta śniadaniowa, czas start. Dwie grahamki, schabik, masełko i polane naszym ketchupem zero. Smacznego. Już po treningu chyba jest każdy zadowolony? Tak jest, panie kapitanie. Był progres? Był! Tak jest. Był progres u mnie, fajnie, 210. Pozytywnie jestem zaskoczony. 8 razy poszło lajtowo. Więc dokładamy i dokładamy. Powoli do góry. Ja jeszcze musiałem zahaczyć o fryzjera, bo właśnie lecimy na sesję fotograficzną. Kilka fotek porobimy, zobaczycie, jak to wygląda z boku, dosłownie. No, będzie trochę śmiechu. Co do treningów ostatnio, taki krótki raporcik. Jeszcze wrzucę tutaj kilka filmów, które wrzucałem na mojego Instagrama, jak te siady mi progresowały ostatnio. Fajnie już tam siłowo na 200 wskoczyłem, razy 3, później kolejny tydzień razy 4. Jestem mega zadowolony. Ósemki robiłem ostatnio 185, więc zajebiście. Na klaty bawię się pauzą 145, po kilka powtórzeń z taką pauzą jak na zawodach. No i też przypauzowałem już po treningu klatki 157,5 kg, więc to takie kolejne pozytywne zaskoczenie. Dużo tych pozytywnych zaskoczeń jest. 157,5? No. A bez pauzy ostatnio wycisnąłeś 166, nie? Dokładnie. No ale bez pauzy to tam się nie liczy. No więc dobrze się je. To siła musi iść. Co do wagi, 102-103 utrzymuję tak średnio. I z kaloriami to wygląda, że pierdzielam 3500 kalorii. I jeżeli mam ochotę, no to już tam zbliżam się do tych 4000. To tak w skrócie.
A teraz przenosimy się na sesję. Przenieśliśmy się na nasze magiczne fotele na poddaszu i już jesteśmy po treningu, już jesteśmy po sesji fotograficznej. Zaraz będziemy przygotowywać duże i smaczne jedzonko, które też zobaczycie za chwilkę. Ale chcieliśmy porozmawiać troszkę na taki luźny temat, bo ostatnimi czasy pojawiło się mnóstwo nowych widzów na naszym kanale i my tak jakby o tym, powiedzmy, zapominamy. I dzisiaj chciałbym sobie z Natalią porozmawiać o, jakby to powiedzieć, błędach osoby początkującej, która zaczyna tak jakby karierę na siłowni, karierę z pierwszą dietą, nazwijmy to tak. No, powiemy, jak u nas to wyglądało, jakie mieliśmy największe wpadki na siłowni albo w podejściu do diety. W czasie nagrywania, gdzie już powiedziałam swoją historię, postanowiliśmy zmienić formułę, żeby nie było nudno. I mogę ja zacząć, powiem jakąś tam ciekawostkę śmieszną, dobra, co ja kiedyś robiłam i później Robert. Później ja, później Robert. I robimy zawody, kto miał głupsze pomysły i wymysły. Bitwa na głupoty z dzieciństwa na siłowni. Dzieciństwa na siłowni, ale to mają być realne, czyli to, co naprawdę robiliśmy. To, co się naprawdę działo. Dobra. To ja mam zaczynać? Czy ty chcesz? Możesz ty. Dobra, to ja zacznę. Dobra. To tak. Żeby nie dopadł mnie katabolizm, jadłem kostkę twarogu z oliwą z oliwek. Lub... Przed snem, tak? Lub robiłem szejka z białka i oliwy. I piłem na noc. Ale ty jeszcze kiedyś mi powiedziałeś, że oliwę to piłeś w kieliszku, tak, no nie? I zamykałem nos, żeby nie czuć smaku oliwy. I to zapewniało mi bezpieczeństwo w mojej głowie, że do rana nie dopadnie mnie katabolizm. Nie róbcie tego. Ja to już słyszałam i płakałam ze śmiechu, jak mi to pierwszy raz opowiadałam. Twoja kolej. Dobra, to tak w temacie diety, to jak zaczynałam, to tak w temacie diety pociągnę. Jak zaczynałam, to naczytałam się, że ktoś tam robi dni wysokich węglowodanów, niskich węglowodanów i ja chciałam tak samo. No i wiadomo, wysokie węgle kiedyś najcięższy trening. A najcięższy trening to oczywiście były nogi, bo ja trenowałam na początku splitem. Gdzieś tam na początku, nie wiem, 3 lata temu to było, jak już się przyniosłam te stare na siłowni na nową. Więc wysokie węgle miałam w dzień nóg, niskie węgle w dzień klaty, średnie węgle w dzień pleców. I różniło się to tylko tym, bo wtedy nie liczyłam kalorii, tylko tak na oko, że w dzień wysokich węgli na obiad dodałam 60 gramów ryżu, a w dzień niskiej węgli na obiad jadłam 40 gramów ryżu. Więc jak się domyślacie, w dzień średnich jadłam 50. I to była jedyna różnica, to 20 lub 10 gramów ryżu. To było moje ładowanie węglowodanami, albo wypłukiwanie ich, prawda? Miałem taki okres, myślę, że nawet miesiąc tego się trzymałem, że jadłem posiłki równo co 3 godziny. Na przykład 10, no bo późno zaczynałem śniadanko, 13, później po treningu 16. Zdążyłeś strawić drugi posiłek, zrobić trening o 16 zjeść? Myślę, że tak. To skracałeś treningi chyba te... Chyba, że czegoś nie pamiętam, zrobiłem trening, no i przedłużył się ten czas między tym drugim a trzecim posiłkiem. Ale tak to trzymałem się równo co 3 godziny. I to nie tam, że wiecie, 2 minuty opóźnienia czy coś. Miało być punktualnie, miałem się tego trzymać przynajmniej miesiąc. To miało zadziałać. Nie wiem, nie odczułem różnicy, jakbym jadł normalnie. Co ileś tam godzin. Dobra, to ja już zmieniłam temat treningowy. I jak pierwszy raz poszłam na moją nową siłownię, znaczy nową, wcześniej chodziłam na taką typową mordownię, teraz chodzę na dużo fajniejszą siłownię, już od 3 lat, prawie 4. I
No, pierwszy raz tam poszłam, myślę sobie, kurczę, nie mogę się, wiecie, wygłupić, więc słuchaweczki, dyskretnie chciałam iść. Nie do końca znam jeszcze rozkład tej siłowni. No i weszłam, dzień dobry, dzień dobry. Odwróciłam się, chcąc iść na wierzchnię i weszłam w szybę, w lustro. Po prostu cała siłownia się odbijała od tego lustra i ja myślałam, że tam są bieżnie, a tu było lustro i po prostu to wszystko się odbijało. I tak zawaliłam nosem, bo trochę inaczej tam było jeszcze ustawiane, nie? Tak zawaliłam nosem, aż się odbiłam i myślę sobie, no to pięknie, zaczęłam. Ludzie to widzieli, nie? Bo było kilka osób, ale chyba woleli udawać, czy nie zauważyli. Taka bidulka. No, a wtedy myślałam, że sobie nos złamałam. Zestresowana. Przed treningiem siadów smarowałem kolana taką maścią rozgrzewającą, która śmierdzi, że jak w piwnicy ćwiczyłem, no to wiadomo, że na całą klatkę zaraz smród szedł z tej maści. Maść rozgrzewająca przed siadami. Do tej pory nie bolą kolana. Może dlatego, że zaczynałem tak, jak zaczynałem. Dobra. To moja kolejna treningowa, też z początków, jak zaczęłam chodzić na tą lepszą siłownię. Maszyna Smitha, suwnica Smitha. Od początku wiedziałam, że coś jest z nią nie tak. I raz widziałam, jak jeden pan robił przysiady na niej. I ja kompletnie nie rozumiałam, skąd tam sztangę się brałam. Myślałam, że sztangę się wkłada na suwnicę Smitha, na to takie jeździdełka. No. To jeździ. Coś takiego. W ogóle nie wyobrażałam sobie, że suwnica Smitha to już jest gotowy tam gryf, przyczepiony do całej suwnicy. Tylko myślałam, że to się wszystko jakoś samemu tam ustawia. I tak czaiłam się na nią chyba z 2 miesiące, żeby w ogóle podejść. Gdzie nasza siłownia jest malutka, bo my dalej w jedno miejsce chodzimy, w to samo. I przez 2 miesiące nie wiedziałam, jak się zabrać za to, dopóki nie podpatrzyłam, że ten pan, który wtedy robił przysiady, podszedł i po prostu, no... Nic nie brał, a już zaczął robić przysiady. I byłam wtedy w takim szoku, że wow, to tak działa. I po prostu przerażało to, że ktoś znowu zobaczy, że ja sobie z czymś nie radzę, a naprawdę głupio mi się było kogoś zapytać. I to jest błąd początkujących, że boją się zapytać kogoś, kto już jest na tej siłowni od dłuższego czasu, jak na przykład coś działa. A uwierzcie mi, że lepiej zapytać, niż później zrobić sobie krzywdę, o czym powiem w następnej historii do naszego pojedynku. Dobra, kolejna głupota. Karbo podczas treningu. Mile 100 gramów na masę podczas treningu pijesz, to zapewnia Ci w treningu dużo energii, niekończącej się energii. No i było takie właśnie pojęcie wtedy o tym. Niekończące się energię? No wiesz, jakby nie wiadomo, jaki był wymagający trening siłowy. Machanie sztangą i człowiek musiał pić karbo, żeby czuć się lepiej i przez cały trening silny. No. Kurczę, bo ja mam kolejny wypadek na siłowni. Mi się ciągle coś działo na początku. No bo właśnie bałam się zapytać, jak czegoś użyć. I suwnica tym razem taka na nogi, ale kurczę, wiecie, są takie bardziej poziome. U nas ta jest taka pod skosem obciążenie, że można też tam robić przysiady, to jest te dwa w jednym. Że albo wypychasz nogami ciężar, albo robisz przysiady. Hack maszyna to się chyba nazywa. I ja chciałam te przysiady na niej zrobić. Ale nie do końca umiałam przestawić maszynę z wypychania do przysiadów. I kiedy wydawało mi się, że ja to przestawiłam już dobrze i spróbowałam zrobić przysiad, to niestety w złym miejscu, jak się okazało, położyłam nogi. Zamiast na tej platformie, która była tak, ja położyłam nogi tutaj. I cała maszyna, dosłownie cała, spadła mi na łydki. Już mi nie każcie wytłumaczyć, jak to zrobiłam. Pamiętam, że ja przez miesiąc miałam takie krwiaki na łydkach. Naprawdę ja się dziwię, że mi to nie zmiażdżyło nóg. I jeszcze bałam się krzyknąć, żeby mi ktoś pomógł. I tak chwilę z płaczem siedziałam tam, aż jakiś pan skończył wyciskanie na płaski niedaleko mnie i tak zapytałam, czy mnie wyciągnie z tego. Jak
kupowałem białko, powiedzmy tam 3 opakowania po kilogramie, pamiętam, żeby było jeszcze taniej. I kupowałem to z przekonaniem, że zamienię te 3 kg białka na 3 kg czystej masy mięśniowej. Tak. Dziękuję za bitwę. Piszcie w komentarzach, kto wygrał. Kto był głupszy. Kto był głupszy? Głupszy. No. I takich błędów nie popełniajcie jak my, oczywiście. A przekaz jest prosty. Nie spinajcie się za bardzo, jeśli dopiero zaczynacie. Każdy kiedyś zaczynał, więc nie jest niczym złym zapytać się na siłowni. Może bardziej doświadczonych, może niekoniecznie tych z łódkiem, ale wszystkich bez łódka już można. Łódkiem. Jeśli chodzi o kwestie treningowe, to oglądajcie nasze niewiarygodne treningi. No i ogólnie nasze filmy na kanale poświęcone merytoryce. Bo naprawdę wszystko znajdziecie na kanale YouTube. No, chłopaków. Którą zajmuje się tam Saker u nas. Więc jeżeli wpiszecie na przykład FBW Sakera. FBW Sakera, trening dla średnio zaawansowanych, warszawski koks, to znajdziecie u nas wszystko. Dokładnie. No. A my jeżeli coś odkopiemy jeszcze w pamięci głupiego albo coś nie wiadomo jakiego, to na pewno w następnych pamiętnikach masy będzie się pojawiać. Taka luźna gadka. No. Dziękuję za uwagę i dziękujemy. Ruszamy na ogromny posiłek. Ja wam pokażę, jak zrobić masę. A nie tam jakieś omleciki z bananka i łyżki czego? Owsianki. Co, żeby pierdzieć po tej owsiance? Ale jak nie chcecie jeść samych omletów, to wiecie, zapraszam was na takiego Instagrama. Zapraszamy na Insta Natalii, tam sobie wyostrz, bliżej możesz przyłożyć. Jak nie chcecie jeść samych omletów, to zapraszam na mojego Instagrama. Może weź jakiś ładny ten przepis. Tutaj znajdziecie przepis na bułeczki cynamonowe z dyni, ze świetnym makro i bardzo zdrowe. Tutaj znajdziecie nawet przepis na bigos, na zdrową. Ciasta. Pamiętam ten smakołyk. To było moje śniadanie. W robieniu masy, dużej masy, nie ma nic skomplikowanego. Po prostu musi być dużo i smacznie. Więc zabieram się za robienie ogromnej jajecznicy z 7 jajek. Do tego pół cebuli pokrojonej. I tutaj już masełko się rozgrzewa. Do tego masełka cebulka na 2 minuty. Przyrumieni się. Jajeczka wrzucam, posolę, popieprzę. No i nareszcie uczta potreningowa, czas start. Już czuję spadek energii. Katabolizm. 3 grachamki, 7 jajek z cebulką i na deser batonik. Dobry wieczór. Zapraszam na wspólną ucztę kolacyjną. Tutaj jest serniczek od mojego kwiatuszka. On jest z twarogu, z jajka i z dyni. Tutaj mam kilogram ziemniaków. A tutaj 4 ogórasy kiszone, jedna pomarańcza i na popite też coś pomarańczowego. Dla zdrówka. A na deser? No to jest twój deser. A, no dobra. Nie, już mi dzisiaj starszy deseru, bo było grubo ponad 3800 kalorii, jak już podliczyłem sobie. Więc jestem szczęśliwy i czuję, że będzie moc.